Okej, z powrotem jesteśmy na północy wyspy. Oddaję ci życie. I jak widać, pierwsze co to spotykamy, wściekłe wilki. Czemu wściekłe wilki? Dobra, tu już byłam. Po co ja tutaj się kieruję po raz kolejny? Jak lepiej, żebym zbadała niezbadane jeszcze regiony. Tak, masło jest maślane. Pięknie, pięknie, WW. Przez jakiś czas nie nagrywasz i pierwsze co, to zapominasz języka w gębie. Ale tak to niestety jest. Tam nic nie widzę niestety póki co, a szkoda. Bo chciałabym, żeby możliwe było właśnie takie... taki zwiat do przeprowadzenia. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego, nie będę z tego powodu płakać. Kurczę, kurczę, no tutaj już zwiedzałam. Po co ja tu zwiedzam po raz kolejny? Ha, ha, ha. Zwiedźmy sobie te rejony, których jeszcze nie znam. Tak będzie najlepiej. O, Kryla. Och, proszę, pomóżcie mi, zabili biednego Dżondala! Kto zabił Dżondala? Wilkoludzie napadają na nas, kiedy szukamy korzonków w lesie. Proszę, pomścicie mojego Dżondala, był taki młody. I zemsta się dokona, panienko, prowadź. Są tam, proszę, zabijcie ich, tak się boję. Swoją drogą, tutaj widzę też jakąś konstrukcję. Prymitywną, bo prymitywną, ale chyba ktoś stawiał się tutaj... zbudować dom. Dżondal, przeprowadziłam żarcie! Ta. Jak widać, to też jest łakowilk. Nope. Ohohoho, bardzo zabawne. Twardy delikwent, ciężko go było trafić. No i sil się oberwało. Na szczęście nie jakoś poważnie i zwykły odpoczynek załatwił problem. Dobrze, no to w takim wypadku szukam dalej jakichś... Bo mam parę rzeczy jeszcze przecież do zrobienia, kilka questów do wykonania. Zebranych w wiosce. O, jasne. Sądzę, że tutaj by się chyba najbardziej przydał ogień, tak mi się wydaje. A dokąd to prowadzi? Jakiś cypelek czy coś? O, ale wąskie. Głupcami ci, królowa Sirin. Mi na drodze. Stójcie, mieszkańcy lądów. Kto wam pozwolił zbliżać się do mego domu? Przepraszam, myśleliśmy, że to miejscowa gospoda. Jestem Silmathiel, a to moi towarzysze. Może mogłabyś nam wyjaśnić, co stało się temu mężczyźnie za tobą? Wątpię, czy zrozumiecie. Spróbuję jednak wyjaśnić. Jestem Siriną i jako taka muszę od czasu do czasu wiązać się z mężczyzną człowiekiem. Moja pieśń zwabia ich do mnie i zwykle bardzo chętnie się jej poddają. Obie strony tylko korzystają na tym związku. Nadszedł mój czas na znalezienie nowego partnera, więc zwabiłam tu tego rybaka. Jednak on mnie zaatakował i próbował siłą zmusić do uległości. Gdy moja pieśń przestała na niego działać, musiałam uciec się do bardziej drastycznych środków. Ten potwór zasłużył na to, by umrzeć. To powinno być zrozumiałe nawet dla was, mieszkańców lądu. Aha. Okej. Generalnie jej historia brzmi prawdopodobnie, ale sprawa wygląda tak, że... konfrontacja z nią pozwoliłaby zdobyć naprawdę olbrzymie ilości doświadczenia. W takim wypadku cóż postąpić? Czy zacząć się z nią bić, czy lepiej postąpić zgodnie z charakterem? Bo jej... historia trzyma się kupy, jakby na to nie spojrzeć. No dobrze. Ze względu na to, że chcę jednak odegrać tę postać tak, jak powinno być, ona jest w końcu dobrą postacią, no to cóż,
Zrobiłaś to, co musiałaś zrobić. My pewnie też tak byśmy postąpili. Teraz chcemy tylko odzyskać ciało i zostawimy cię w spokoju. Dobrze powiedziane. Możecie zabrać ciało potwora, jeśli taka wasza wola. Tak, drużyna zyskała przedmiot, to jest właśnie ciało. Aha, czyli wracam tak naprawdę do tej części, tak? No tak. God dang it. No dobrze, przejdę sobie tutaj, może odkryję wreszcie ten fragment, bo tak mi to... No, ale moja postać, moja droga Syl, uwierzyłaby tej kobiecie, zresztą... Moim zdaniem ona nie kłamie. Wiem, co tu się dzieje na tej wyspie. Więc jestem skłonna uwierzyć w jej słowa jak najbardziej. No dobrze, taki bezpański ten sztylecik, ale na nic mi się nie przyda. Patrzcie, tylko podeszłam. Zaraz mnie wyczaił, że Syl jest sama. Teraz będziecie podchodzić po jednym. A wy? O, bardzo zabawne. Ech. No co ja na to poradzę? Po prostu pchają się prosto pod miecz. O, zdechłe wilki. Czyli tutaj już nie odkrywam terenu, tylko właśnie włażę w odkryty już. Ech, koncentracja. Taka trudna. Kolejne wilki. Dużo ich tu. Nie mam do tego serca. Sądzę, że ja mogłabym czuć się na tej wyspie całkiem... Całkiem. Wiecie, Winter Werewolf. Więc no. Mnóstwo wilków. Wszystko zostaje w rodzinie. Być może. O, tu jest jakaś konstrukcja. Cóż to za konstrukcja? Pokażcie mi to może. Cóż to takiego? O! O, patrzcie, to jest chyba zrujnowany statek. Tak mi się jakoś widzi. No dobrze. Spróbujmy go jakoś obejrzeć. O matko, patrzcie jak on... Jak on musiał wpłynąć tu. To mi się aż dziwne wydaje, jak tutaj się dostać. Tutaj nie mogę podejść aż tak blisko. No i to musiało mieć miejsce naprawdę bardzo dawno temu, bo aż... No, chyba, że on tak się po prostu wbił w ląd. Ale to był duży statek, muszę przyznać. Ouu. Chatka. I czyżby chatka była z jakiejś gliny czy cegły? Czy to też jest ta plecionka? Nie, to jest chyba już... O, ciężko stwierdzić. Mieszanina drewna i czegoś. Ciekawe. No ale jak widać, tutaj jest więcej gór niż bym chciała. Głupia wyspa. No ale dobrze, zajrzyjmy do chatki. Co tam znajdziemy? Nie jesteście urojeniami, co? Nie zamierzam tracić więcej czasu na rozmowy z urojeniami. Zrób coś ze swoim nosem, wiesz, ja też czasami mam takie problemy, ale... Da się jakoś z tym poradzić sobie, także zadbaj o to. Czy może być? Po tak długim czasie na ostrze Selune jestem uratowany. Czy my się znamy, panie? Czy my się znamy? Bardzo w to wątpię. Jak mnie odnaleźliście? Czy wysłała was bełkocząca dwunastka, a może był to Golodon zniechęcony? Wybacz, ale nigdy nie słyszeliśmy ani o bełkoczącej dwunastce, ani o tym zniechęconym. Selune, jak długo już tu jestem? Nie powinienem brać udziału w tej przeklętej wyprawie Baldurana. Dlaczego tak się stało? Kto was tu przysłał, jeśli nie oczy mej pani? Mendas z Waterdeep, uczony i archeolog, wysłano nas, byśmy zabrali artefakty ze statku Baldurana. Nadaje się do zabrania, ale raczej nie jestem artefaktem. Czy mógłbyś nam powiedzieć, co stało się w czasie ostatniej wyprawy Baldurana? Żeglowaliśmy ku dalekiemu Anchorome. Było nas 200 osób, gdy po powrocie przybyliśmy do brzegów Złotego Lądu. Połowa załogi nie żyła, ale Balduran zawsze był szczęśliwcem. Wyrwał królewski okup za przeklętego lorda Anchorome,
zanim musieliśmy wrócić na pokład statku i odbijać. Potęga przeklętego lorda wciąż mnie prześladuje. Te potwory to wynik naszych wysiłków w Anhorome. Okrutny wiatr znosił nas coraz dalej od domu, ale nie mogliśmy skorzystać z naszego nowo zdobytego bogactwa. Przypadkiem natrafiliśmy na tę wyspę, zatrzymaliśmy się, by uzupełnić zapasy słodkiej wody. Ja dowodziłem drużynie wysłanej na ląd, podczas gdy Balduran rozkazał reszcie załogi naprawiać żagle i łowić świeże ryby. Mój oddział był zaledwie o odległość krzyku od statku, gdy spadła na nas klątwa. Me szaty wciąż pokrywają plamy krwi. Wykrztuś to wreszcie, co się stało? Zmienili się, to było tak nagle. Właśnie rozmawialiśmy o tym, co zrobimy po dotarciu do domu. Galan zginął pierwszy, jeden z przemienionych rozerwał mu gardło. Nie jestem w stanie powiedzieć, z czyjej ręki zginął. Po przemianie nie można ich rozpoznać. Sięgnąłem po różdżkę, którą nosiłem przy sobie, ale te plugastwa były za szybkie. Na 10 żeglarzy 7 okazało się likantropami. Nie mieliśmy szans. 2 stwory rzuciły się na mnie, a reszta pożerała ciała nieżyjących marynarzy. Z pomocą różdżki wyczarowałem błyskawice i zabiłem jednego ze zmiennokształtnych, jednak drugi wilk uderzył we mnie z wielką siłą. Wpadłem na drzewo i nic więcej nie pamiętam. Kilka godzin później obudziłem się w ciemności. Wpierw wydawało mi się, że już nie żyję, kiedy jednak spróbowałem wstać, ból rozsadzający mi mą głowę zaprzeczył temu przypuszczeniu. Wszędzie pełno było krwi. Tak wiele krwi. Metr, może 2, ode mnie leżało ciało zmiennokształtnego, obok niego spoczywały rozerwane na strzępy zwłoki Galana. Widząc okrutnie zabitego przyjaciela, poczułem mdłości. Rzuciłem jeden z niewielu czarów, które posiadałem, niewidzialność. Mając nadzieję, że jeśli likantropy wyczują mój zapach, to wezmą mnie za jeszcze jedne zwłoki. Ledwo zdołałem doczołgać się z powrotem na plażę. Statek był w połowie zatopiony, w burcie ziała ogromna dziura, tak jakby jakiś wściekły olbrzym ją przebił. Na pokładzie płonął ogień, dając niewielkie światło, w którym tążały ciała marynarzy. Wypatroszone i wiszące niczym płacie mięsa, wściekły i zrozpaczony odczołgałem się z powrotem w los. Po świcie natrafiłem na tę starożytną wioskę. Ta chata była zasypana przez piach, zdołałem jednak wczołgać się do niej i ukryć, blokując drogę ostatnim z czarów. Po krótkim, pełnym niepokoju śnie zorientowałem się, że chata łączy się z tą jaskinią. Do dziś dnia przetrwałem dzięki strumieniowi słodkiej wody i pewnym ślepym rybom żyjącym w podziemnym jeziorze. W przeciągu tych 300 lat udało mi się zdobyć trochę łaski Selune i obdarzyła mnie kilkoma zaklęciami i zabezpieczeniami pozwalającymi lepiej chronić ten niepewny dom. Przez wiele lat nie opuszczałem groty, nie mam bowiem dość mocy, by się bronić. Może wy temu zaradzicie. Pomożemy ci, jeśli wesprzesz nas w walce z likantropami. Niewiele wam pomogę w walce z potężniejszymi likantropami, jednakże te ochronne amulety zapobiegną atakom młodszych i słabszych zmiennokształtnych. W zamian za pomoc muszę was prosić o przysługę. Mów, dobry panie, jesteśmy na rozkazy. Będę waszym dłużnikiem. Leży likantropów jest na statku Baldurana. Tam też znajduje się moja księga zaklęć. Gdy ją posiadam, jestem potężnym magiem. Bez niej zaś żebrakiem, którego widzicie przed sobą. Te kilka ochronnych znaków to dary od Selune. W strachu i osamotnieniu zwróciłem się do bogini. Może to długie uwięzienie było pokutą, dzięki której stałem się wart tej bogini? Odchodzę jednak od tematu. Kiedy odzyskam księgę, będę pewnie w stanie znaleźć sposób na wydostanie się z wyspy. Proszę was. Jeśli zniszczycie likantropy, odnajdźcie moją księgę. Gdzie na statku może znajdować się księga? Księga z zaklęciami jest w skrzyni w mojej kajucie, tuż obok kajuty Baldurana na najwyższym pokładzie. Proszę, pospieszcie się tylko. Ten amulet to jedyne, co mogę wam dać do ochrony przed likantropami. Gdybyście potrzebowali odpoczynku, to mam nadzieję, że będzie wam wygodnie w mojej skromnej siedzibie. No to wiemy, co tutaj się wydarzyło. Dobrze. Wilkołaki się wydarzyły. Równy z ciebie gość. Znikam. Mam nadzieję, że się nie obrazisz, jeżeli sprawdzę zawartość skrzyni, którą masz tutaj. Na szczęście się nie obraziłeś. Dzięki bogom. A tu... Co to jest? Przypisy i wymyślne recepty przez Dredila z Tytyru spisane. To ty! Cóż to? No, okej. Pięknie. Ale zejścia do jaskini tutaj żadnego nie widzę. No cóż.
Nie będę narzekać. Coś tam udało mi się znaleźć, tylko tak, i moim, proszę cię. Przekaż to Nirze, a ty Niro. O, kij wakiera plus 2. Ja mam chyba w tej chwili lepszy kij, oczywiście, że tak. No właśnie, 2k4. Średnia będzie od 4 do 10. Powiedzmy, że 6 to będzie tak średnio, nie? A to jest plus 3, więc 4 i tam wyżej. Więc tutaj jest większa szansa jednak. To jest lepsze. Ale kończą mi się pociski, jak tak dalej będzie. Coś z tym trzeba będzie zrobić. Święty płaszcz? No tak. Ten płaszcz będzie trzeba przekazać mieszkańcom wioski, z tego co widzę. No dobrze. Pięknie. Prosta sprawa. To w takim wypadku mam tego tutaj. To są mapy morskie, to nie. Więc mogę oddać ciało Ewana Ewaltowi. To mogę założyć, oczywiście, więc to dostanie Khalid. Bo moja Sil będzie szła na przodzie, więc jednak ochrona przed przed likantropami nam się przyda w tym wypadku. Okej. Sądzę, że w ten sposób. I zanim udam się do statku Baldurana, to właśnie odwiedzę z powrotem wioskę. Także wrócę do was, jak już tam dotrę. Okej, wróciłam do wioski i mam tego nieszczęsnego Durlaila, któremu oddam płaszczyk, bo to zdaje się on o niego pytał. No, pięknie. Jesteście tak bardzo inni. To nawet interesujące. A, wróciłaś. A twój widok budzi nadzieję. Ufam ci. Czy masz płaszcz, tak jak prosiłem? Tak, Durlail, jest stary i podniszczony, ale wciąż można go nosić. Moja wdzięczność nie zna granic, ale już powiedziałem, że nic nie mogę ci dać. Może mógłbym ci w czymś pomóc? Może parę pytań, mój panie, kilka słów o sobie i o was? Chcecie posłuchać tego, co mówię? W wiosce niewielu jest takich, których interesuje historia, a ja uwielbiam opowiadać. Obawiam się jednak, że nic nie jest do końca ustalone. Kiedy tu przybyliśmy, nikt nie przejmował się spisywaniem historii. Została ona upiększona, choć pewien jestem, że z dobrymi intencjami. Możesz zostać przez chwilę ze mną, jeśli zechcesz, szlachetna pani. Nic nie zadowoliłoby mnie bardziej, opowiedz o sobie. O mnie? Pochlebia mi to, ale niewiele mam do powiedzenia. Moja prababka przybyła tutaj na statku domu, ale nie żyła długo. Urodziłem się mniej niż rzut kamieniem na południe stąd, długo po wypędzeniu bestii. Mieszkam tu. Mieliśmy swoje opowieści, lecz zostały one zniekształcone przez złe wspomnienia oraz przesądy. Wciąż jesteśmy szczeniętami, nasz lud jest młody. Ach, ale pytałam o ciebie, a ty zmieniłeś temat. Czy jesteś tu szczęśliwy, czy nie przeraża cię niebezpieczeństwo? Twoje zainteresowanie naprawdę mi schlebia. Nie, nie boję się tutaj. Nie jesteśmy słabi, tylko nieliczni. Nasze sado jest silne w sobie, a mury trzymają z dala tych, którzy mogliby nas skrzywdzić. Jestem tu szczęśliwy, choć gdzie indziej można pewnie wiele zobaczyć. Może ujrzę to pewnego dnia. Może ten dzień właśnie nadchodzi. Jesteś bystrzejszy niż twojej kompanii i nieźle by ci się wiodło na kontynencie. Mogłabym cię stąd zabrać. Słucham? Bardzo proszę, jesteś zbyt bezpośrednia. Czuję się nieswojo. Panie, przyjmij moje najszczersze przeprosiny. Nie chciałam cię urazić. Proszę, opowiedz o waszym ludzie. Co chciałabyś o nich usłyszeć? Przybyliśmy z zachodu, dalszego niż ten, gdzie chowa się słońce. Badacze wynajęli statek wraz z nami i wypłynęliśmy na morze. Najstarsi opowiadają o wielkiej burzy, choć niektórzy mówią, że nadeszła ona od wewnątrz. My, którzy należymy, mieliśmy zostać odtrąceni i walczyliśmy z badaczami. Wiele zostało stracone, lecz wyspa zwyciężyła. Żyjemy tu sami, nękani przez bestie, lecz nie jesteśmy niczyimi niewolnikami. Żyjemy jak wolni ludzie. Ok.
Okej. Okay. Co się stało z Balduranem? To podobno jego statek rozbił się tutaj. Balduran? Badacz, który wynajął łódź i zabrał nas z sobą. Który wolał zatopić statek niż nas uwolnić. Przodkowie nie dowiedzieli się, jaki spotkał go los. Nikogo to nie obchodziło. Może sobie nawet żyć wśród bestii. Jesteśmy lepsi od niego i od nich. O co ci chodzi, kiedy mówisz należymy? Należymy. Niewiele więcej można dodać. Gdybyś miała zostać, również musiałabyś należeć. My jesteśmy ludem, który żyje jak jedność. Ty jesteś obca, tak jak bestie. W ich przypadku jest to bardziej oczywiste, ale sądzę, że jest między wami podobieństwo. Wśród nas też można spotkać złych, ale jesteśmy honorowi. Macie bogatą historię, choć taką krótką. Wysłuchałam tego z przyjemnością. A ja z przyjemnością opowiadałem. Może miałbym dla ciebie jeszcze jedno zadanie. Czy miałabyś ku temu chęci? Już ci, mój panie. Jestem jak zwykle chętna. Czego pragniesz? To nic wielkiego. Potrzebuję kilku zwykłych kwiatów rosnących tuż za murami. Można je znaleźć tylko w kilku miejscach i wydają mi się wyjątkowo pociągające, tak jak kilka innych rzeczy. Czy przyniesiesz mi kilka? Przeznaczę je na coś wyjątkowego. Wrócę tak szybko, jak to możliwe. Zrób to, proszę. Będę tutaj. Tak, chodzi mu o kwiatki, które my już mamy tutaj. Jesteście tak bardzo inni. To nawet interesujące. Sinmathiel, czy przyniosłaś kwiaty, o które cię prosiłem? Czekam na nie z niecierpliwością. Mam je tutaj, tak jak prosiłeś. Dziękuję ci. Piękne, czyż nie? Tak mocno pachną, choć nie wiem czym. Dobrze nadadzą się do tego, co mam na myśli. Są dla ciebie. Rosną jedynie w kilku miejscach, tak jak przyjaźń. I coś więcej. Weź je ode mnie. Oraz ten pocałunek. Jesteś miła moim myślom. Nailed it! Schlebiasz mi ponad miarę, panie. Nie wiem, co powiedzieć. Nie mów nic i ruszaj wkrótce w drogę. Muszę to pozostać niezależnie od tego, co czuję. Jesteś obca. Nie należysz i nie chciałabyś. Wiem o tym. Też na pewno o tym wiesz. Odejdę, jeśli tego chcesz. Miło mi się z tobą rozmawiało, Dorlyle. Pamiętaj, proszę, że nie należy obawiać się wszystkich obcych. Mam nadzieję, że niektórych można uznać za wręcz uroczych. Twoje słowa naprawdę potrafią oczarować. Może innym razem? Nie, innym razem byłoby tak samo. Idź z moimi myślami i bądź szczęśliwa. Ja! Dobre, nie? Romans pośrodku oceanu na wyspie. Kwiaty od Durlaila. Dla Durlaila, przepraszam. Z uśmiechem przyniosłam Durlailowi kwiaty, a on nagrodził mnie pocałunkiem. Jednak mimo swych uczuć był bardzo wzburzony, gdy poprosiłam go, żeby ze mną stąd odpłynął. Nie dlatego, że poprosiłam, ale ponieważ sam o tym myślał. No cóż, różne kwiaty, jak mówią kiepscy poeci. Pozostanie moim przyjacielem pośród obcych. Okej. Okay. Na swój sposób urocze. Okej, okay. A ja wrócę na północ wyspy. I tam będziemy kontynuować naszą walkę, bo chyba w tej chwili... A nie! Ewald! Boże, przepraszam! Romansowanie tutaj niestety zakłóciło bieg moich myśli, a ja przecież miałam oddać ciało Ewana Ewaldowi. A, czy ty jesteś Ewald? Tak. Wy jesteście inni! Stało się to, czego się obawiałem. Dziękuję, że przynieśliście jego ciało. Jestem waszym dłużnikiem, przyjaciele. No cóż. Za... zabicie syren, bo tam byłoby ich znacznie więcej, jakbyśmy zaatakowali królową. Dostalibyśmy o wiele więcej punktów doświadczenia i to jest jeden z tych przypadków, gdy agresywne działania w tej grze naprawdę bardzo się opłacają. Dobra, ale ja już nie zawracam wam głowy, bo chyba nic więcej chwilowo nie mam tu do oddania. Nie. Więc pędzę już bez was na północ.